witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj będzie o najcudowniejszym dniu każdego ucznia, czyli o powrocie do szkoły. Chyba każda osoba chodząca do szkoły wie, że to już koniec wakacji. No, God, please, no! No! Niestety. Ale czy przypominacie sobie pierwszy dzień, gdy musieliście do niej iść, bo wiecie, że wyglądało to tak. Moim zdaniem bardziej będzie to przypominać filmik, który dostałem na Facebooku od Mai. Andrew, are you excited for pre-kindergarten? Yes. Why? I don't know. Are you gonna miss your mom? No. No? O, biedaku, czego płaczesz? Będzie tylko gorzej. Szkoła będzie ci towarzyszyć przez minimum 12 lat, później studia, praca, minimum 8 godzin w biurze, za minimalną krajową, a po 40 latach zero emerytury. Ale dobra, przepraszam, bądźmy delikatni, nie płacz. Będzie fajnie. No. No? To dzieciak, który zaczyna swoją przygodę ze szkołą, a ja czuję, że taka sama reakcja jest wśród gimnazjalistów, licealistów, a studenci mają jeszcze miesiąc. Are you gonna miss your mom? No. Bądź twardy! Bądź twardy! Fuck! Dla tych, co jutro zaczynają rok szkolny, spokojnie, za 10 miesięcy też będą wakacje. Teraz mały przykład, czego nie robić w szkole. Sam filmik powinien wystarczyć. Cudowny headshot. Tak, zrobił to nieumyślnie. Nieumyślnie się uśmiechał i próbował trafić do kosza, który stał 1,5 metra dalej. Przypadek? Nie sądzę. Zastanawiałem się, czego może uczyć ta nauczycielka. WF-istką nie jest, bo jej refleks, delikatnie mówiąc, jest do dupy. Napisz w komentarzu, czego może uczyć według ciebie. A co do chłopaka? To, że jesteś czarny i blisko ci do najlepszych zawodników NBA, Kobe Bryant, LeBron James, przestań rzucać, bo najwidoczniej ci to nie wychodzi. Chyba, że zrobiłeś to specjalnie, wtedy gratulujemy. Odejdźmy na koniec od szkoły. Każdy ma pasję, którą powinien pielęgnować w każdym miejscu, w którym jest. Chociaż jeżeli czegoś nie umiesz, to tego nie rób. Możesz grać na flecie, na przykład w korku. Wyczuwam lekki ADHD, ale przynajmniej nikomu nie robi krzywdy. Trochę treningu, potrzebny jeszcze syn i może powstać ciekawy kawałek. Tak, możliwe, że rozpoznajesz, to nasi starzy znajomi, którzy mocno się zmienili. Melodia też się zmieniła, bo jest taka przyjemna. Jest idealna, aby towarzyszyła wam w drodze do szkoły. To tyle w dzisiejszym Poszukiwaczu. Pełne filmy jak zawsze masz w opisie. Jeżeli ci się podobało, proszę zalajkuj, skomentuj i przede wszystkim subskrybuj. Widzimy się codziennie na Facebooku, już w czwartek na YouTubie. Do zobaczenia. Hej, jak pewnie słyszeliście, mam gardło zawalone, ja tak często choruję w te wakacje, w ten upał, jeszcze ptak jakiś nawala za oknem. Dla tych, co jutro zaczynają wakacje, pamiętajcie, za 10 miesięcy też jest, co ja gada. Ale jeżeli zrobiłeś, to... Co za ptak? Ja nie mogę! To ci łeb urwę.